omówię wyzwanie, wczytaj dwie liczby typu integer i wypisz ich sumę w postaci działania. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego programu i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj IDS. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie A i B nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator. Integer, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu od minus 32768 do 32767. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu integer można wykonać działanie dodawania przy pomocy operatora plus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych a i b. W instrukcji readline ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartość zmiennej a znaku plus wartości zmiennej b znaku równa się oraz wartości wyrażenia a plus b, to jest sumę wartości zmiennych a i b. W instrukcji write line ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja write line a plus b równa się a plus b oznacza złożenie instrukcji. Write a, write plus, write b, write równa się, write line a plus b. End z kropką oznacza koniec programu.